Hej, witam Cię bardzo serdecznie na przeglądzie spółek amerykańskich. Złota siódemka dzisiaj wlatuje na ekran i oczywiście główne indeksy. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, właśnie spółek amerykańskich, chcesz wiedzieć, co się dzieje za oceanem i czy Stany w obecnej sytuacji i panującym nam szkodniku nadal radzą sobie dosyć dobrze na giełdzie, czy raczej mamy zupełnie inną sytuację i mamy jakiś odwrót, tym bardziej, że rynki są w bardzo istotnym miejscu na wykresach w tym momencie. To za chwilkę się oczywiście o tym przekonasz. I jeżeli zostajesz ze mną, pamiętaj o formie podziękowania dla mnie za ten materiał i czas, jaki dla Ciebie specjalnie poświęcam, tworząc go, czyli wystarczy łapa w górę i komentarz. A jak tematyka Cię zainteresowała, jesteś tutaj pierwszy raz, to oczywiście subskrypcja i dzwoneczek. I taka propozycja dla mnie na porządek: w karcie społeczności gdzieś w trakcie tygodnia wrzucę ankietę, w której wybiorę kilka spółek z rynku jeszcze amerykańskiego, czy też światowego, myślę, że bardziej amerykańskiego. Będzie można w tej ankiecie sobie zagłosować i tą spółkę dodam na kolejne nasze spotkanie. To może być takie dosyć ciekawe. Rozwiniemy tę tematykę, tym bardziej, że te rynki światowe wyglądają również atrakcyjnie, a mając dostęp do platform, to dlaczego z tego nie korzystać? Przynajmniej tak możemy przecież na tym handlować. Nawet na tej platformie masz link pod spodem w komentarzu, możesz sobie w opisie możesz sobie oczywiście wyszukać i w ten sposób już rozgrywać rynki zagraniczne. Jeżeli chodzi o S&P 500, widzimy, że jest w bardzo istotnym momencie. Pamiętaj, że te ruchy powrotne, które są wykonywane, to są te zakresy w okolicach właśnie 50%. To jest takie być albo nie być, ich przebicie będzie świadczyć o dużej sile i o tym, że już szkodnik nie jest tak naprawdę straszny, ale odpadnięcie od tych poziomów będzie naprawdę czymś negatywnym i może świadczyć o tym, że rynek jeszcze nie jest gotowy. Pamiętajmy również, że w Stanach mamy ten nieograniczony dodruk, mamy rok wyborczy, no wszystko wręcz sprzyja temu, żeby te rynki się nie załamywały. Przeczy temu oczywiście rynek pracy, szczególnie nawet ja nawet poruszałem tą tematykę w moich artykułach, czy odnośnie NFP, które już w najbliższy, no nie najbliższy, pierwszy piątek, oczywiście maja, tam zobaczymy te najświeższe wyniki, myślę, że będą bardzo słabe. Mamy mamuci pakiet antykryzysowy również, no dosyć istotne czasy nas tutaj doczekaliśmy się i na pewno historycznie będziemy do nich wracać niejednokrotnie, obserwując wykres. A co teraz możemy sobie powiedzieć na najbliższy czas? Widzimy tak, na S&P 500 według mnie, jeżeli rozjedziemy te poziomy, które tutaj w tym momencie obserwujemy, poziomy poprzedniego szczytu, to jak dla mnie jest testowanie tej półki i jazda do góry i wtedy nic się na S&P 500 negatywnego nie dzieje, bo ten ruch korekcyjny musiał wystąpić. Oczywiście może on być wręcz pogłębiony nawet do tych poziomów i też jeszcze to nie będzie negatywny wydźwięk, ale jak już przebijemy ten poziom, to jak dla mnie będzie świadczyć o słabości, o tym, że Ameryka nie jest gotowa na kontynuację rajdu wzrostowego. Absolutnie na to nie wygląda. Widzimy, że te rynki są pompowane i widzimy wręcz, jakby miało ochotę testować i przebijać te poziomy. Pamiętajmy, że jesteśmy też na weekendzie, a po weekendach różne dziwne rzeczy się dzieją na rynkach, może się on otworzyć naprawdę niespodziewanie i może być totalna zwała albo euforia i wystrzał do góry, bo wszyscy nie wiemy, jakie informacje na rynku na rynek trafią, a wiesz, że one tak naprawdę tutaj najmocniej wpływają na to, co się na rynkach rozgrywa. Nasdaq nic sobie z tego wszystkiego nie robi, zachowuje się najsilniej ze wszystkich amerykańskich indeksów. Podeszliśmy pod bardzo ważną strefę, która była dla Ciebie wcześniej wyznaczona. Jej rozjechanie będzie świadczyć tylko i wyłącznie o jednym: testowanie nowego szczytu, a w konsekwencji jego wybicie. Odpadnięcie może utworzyć nam jakiegoś boczniaka, wybicie tego poziomu, który tutaj jest zaznaczony, to jest słabość i jazda w dół. Na razie nic na to nie wskazuje. Wszystko przed nami, zobaczymy, jak indeks technologiczny będzie to rozgrywał. Dow Jones. I analogiczna sytuacja jak S&P. Chyba jest dla Ciebie również klarowne, że wybicie tych poziomów i rozjechanie ich będzie świadczyć o woli podejścia pod kolejną półkę i naprawdę sile Dow Jonesa na rynku amerykańskim. Odpadnięcie, wybicie boksa z dołu będzie świadczyć o słabości i jeszcze braku gotowości do dalszej jazdy wzrostowej. Ruch korekcyjny no musiał wystąpić. Popatrz, mamy wybicie, korekta. Idealnie swingowo chodzi ten rynek. No, sytuacja robi się naprawdę atrakcyjna i ciekawa, jeżeli chodzi o rynek amerykański. Jeżeli chodzi o Apple'a, to tutaj widzimy, że przygotowuje on już swoją rakietę, jest gotowa do odpalenia. Mamy ruch korekcyjny, mamy jego wybranie. Wybicie tych poziomów będzie świadczyć o powoli podejścia pod kolejną strefę i w konsekwencji nowym szczycie. To oczywiście może mieć miejsce odpadnięcie, jak dla mnie w przyszłości. Pamiętaj, że mamy wykresy tygodniowe, czyli to się nie dzieje na sesji na sesję, tylko w najbliższej przyszłości będzie świadczyć o słabości i jeszcze z niegotowości Apple'a do dalszych wzrostów. Naprawdę wygląda fajnie. Amazon, co tam nasz Amazon wystrzelił?
kosmicznie, nowe szczyty na Amazonie, no i musiał skorygować, no bo jakby tak mógł rosnąć. Ameryka jest o tyle fajna, że ona lubi chodzić po prostu tak, jak książka pisze, czyli mamy tą korektę, wybicie tych poziomów będzie świadczyć o sile i nowym szczycie na Amazonie, jakieś pogłębienie spadków, to jeszcze możemy nawet przetestować te poziomy oczywiście ostatniego oporu, czyli teraz wsparcia i też jeszcze nic negatywnego nie będzie tutaj na Amazonie się dziać, dopiero ich rozjechanie będzie świadczyć o słabości. Facebook wystrzeliła, rakieta Facebooka, przebiliśmy poziom, który dla Ciebie zaznaczyłem w ubiegłym tygodniu. Widzieliśmy, że ten poziom będzie bardzo istotny i kluczowy. Widzimy, że już go rozjechaliśmy i jak dla mnie to jest teraz szansa na kontynuację oczywiście rajdu wzrostowego. Jesteśmy również w dosyć istotnych momentach, bo będziemy rozjeżdżać poszczególne wcześniejsze szczyty. Jeżeli Facebook będzie je pokonywał jednym ciągiem bez zatrzymania, to znaczy o naprawdę dużej sile i woli przetestowania poprzednich szczytów. Odpadnięcie będzie świadczyć tylko i wyłącznie o przetestowaniu wsparcia. No, wygląda rewelacyjnie. Pamiętaj również, że przed rynkiem amerykańskim są wyniki za pierwszy kwartał tego roku i wyniki również mogą istotnie wpływać na kursy poszczególnych spółek. Wujek Google, co nam tutaj pokazał? Zobaczmy. Mamy zejście, czyli ruch korekcyjny i od razu wybranie go, przebicie tych poziomów jest ewidentnym pokazaniem siły i wolą wyskakiwania na kolejne półki w górę. Wygląda fajnie, pod rozgrywkę jak najbardziej. Można go oczywiście tutaj rozważać, jego odpadnięcie od tych poziomów, bo również ta strefa jest, popatrz, ona może być dosyć szeroka, bo pamiętaj, że bronią go to również te cienie. Jeżeli odpadniemy, no to znaczy, że jeszcze nie jest na to gotowy i może pokazać nam oczywiście słabość. Jeżeli chodzi o Goldmana, co nam tutaj wielcy z Goldmana pokazują, że nie są w stanie przebić teraz tego poziomu. I to jest to, co może dotyczyć wszystkich spółek, że jeżeli nie jesteśmy w stanie przebijać pewnych stref, to jeszcze nie jesteśmy na to gotowi i mamy odpadnięcie. I w tym momencie albo nam się będzie tworzył jakiś klaster i ruch boczny na Goldmanie, chyba że będziemy widzieć świadkami odpadnięcia i testowania poprzednich poziomów, które teraz są wsparciami. Jeżeli rozjedziemy ten poziom, to dopiero wtedy pokazuje się dla mnie siła i testowanie poszczególnych półek, które obserwujemy na wykresie. Goldman na razie wygląda najsłabiej z tych wszystkich wykresów, które oglądaliśmy. Netflix, mój ulubiony, który oglądałem w tym zestawieniu, pięknie tutaj się wybił, rozjechał i koryguje. No jakbyś mogło być inaczej. Fajne wyniki finansowe pokazał. Czyli jeżeli wszystko będzie teraz cały czas sprzyjać Netflixowi, to powinniśmy widzieć kontynuację tego ruchu wzrostowego. A jeżeli będziemy widzieć odpadnięcie, to test oczywiście teraz wsparcia nie będzie niczym negatywnym, dopiero jego rozjechanie będzie świadczyć o słabości. I na deserek mamy Teslę, ulubioną Teslę wszystkich chyba, która nam wybiła tutaj rajdem wzrostowym do góry, koryguje nam teraz, no bo jak żeby inaczej, jak nam rozjedzie ten poziom, no to testy poprzednich szczytów jak najbardziej tak. Powiem Ci szczerze, że wyglądają te spółki rewelacyjnie pod rozgrywkę. Naprawdę ciekawie. Sam daj znać w komentarzach, jak Ty to widzisz, jak postrzegasz rynek amerykański. Naprawdę doczekaliśmy się bardzo ciekawych czasów, bardzo ciekawą sytuację stworzył nam szkodnik na rynkach światowych, jak również polskich, bo widzimy, że polska giełda również jest bardzo silnie wygrzewana. No i przypominam o tym, że pojawi się w tym najbliższym tygodniu ankieta na karcie społeczności, gdzie będziesz mógł sobie zagłosować na spółkę, którą dodam tutaj do naszego omówienia spółek zagranicznych. Będzie to albo spółka amerykańska, bardziej pewnie tak, która wzbogaci nam złotą siódemkę jako case, może którąś wyłączę po prostu, żeby nam nie zaburzało tego, nie pokażę jej, a dodam kolejną spółkę z rynku amerykańskiego, tym bardziej, że wyniki chyba są w tym tygodniu, coś kojarzę, zobaczmy, bo na pewno rzucałem jakiegoś newsa, jeżeli są, tutaj polskie, tutaj nie. O, tutaj jest, widzę, Bank, Diner, Facebook, Tesla, tak, wyniki będą w środę. W środę mamy Facebooka wyniki za pierwszy kwartał 2020, Diner również 20, Bank również 20 i Tesla, no, ale się będzie działo. Zobaczymy, kto rozgrywa, no to musi wiedzieć przede wszystkim, jakie informacje napływają na rynek, a szczególnie wyniki finansowe, bo one będą tutaj naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne. Mam nadzieję, że to było przydatne, ważne dla Ciebie nagranie, że poszerzyło również Twoją spektrum postrzegania giełdy, że to nie tylko polski rynek, również na tym świecie dużo się dzieje, jak również zapraszam Cię do przeglądu moich nagrań, jeżeli chodzi o pod kątem kryptowalut. Pamiętaj, że ten czas na krypto w moim odczuciu przyjdzie i to przyjdzie szybciej niż nam się wydaje. Halving przed nami. Jeżeli to wychodzenie na krypto już się, że tak powiem, odmrozi, to przyjdzie na to czas i warto mieć w swoim portfelu
jakąś nawet ułamek, jakaś dywersyfikacja, kilka procent, bo te kilka procent może Cię zaskoczyć. A giełdy, z których ja korzystam, oczywiście rachunki darmowe, rejestracje również, to są tylko te główne, które tutaj podrzucam właśnie na głównej karcie i śmiało możesz z nich korzystać i również między nimi dywersyfikować kapitał, aby na jednej nie trzymać wszystkiego i właśnie tak to powinno się odbywać. Ja trzymam kciuki tradycyjnie za Twoje wyniki, zapraszam Cię już na kolejne nagrania, pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, hej!